Otwieram 23. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam wszystkich Państwa na sesji, witam radnych, którzy nas oglądają, witam wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego, którzy też nas oglądają. Szanowni Państwo, sesja została zwołana na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym teraz stwierdzić prawomocność obrad, a mianowicie prosić radnych o to, żeby kliknęli zakładkę kworum. Dlatego, że musimy chwilę poczekać. Tak. Pan raz, dwa, trzy, cztery. Czterech radnych jeszcze się nie zalogowało. Jest pan Marcin Matej u nas już? Czyli już jest nas 14. Jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze pan Mirosław Figat, pan Mirosław Olejnik i pan Zbigniew Szyszka. Trzy osoby jeszcze się nie zalogowały. Trudno. Proszę Państwa, wobec tego zaczynamy. Stwierdzam, że sesja nasza jest prawomocna, ponieważ bierze w niej udział 14 radnych, a 14 radnych to jest większość, która może podejmować prawomocne decyzje. Porządek obrad został zaproponowany przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego i wygląda on w następujący sposób. Pierwszy punkt, otwarcie obrad 23. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. To właśnie teraz będziemy robić. I punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie A. Wyrażenie zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej w użytkowaniu szpitala. I punkt piąty, zamknięcie obrad 23. sesji Rady Powiatu. Kto z panów radnych jest za takim właśnie porządkiem obrad? Proszę o zagłosowanie za, przeciw lub się wstrzymuję. Jeszcze czekamy. Pan Marcin Matej u nas jeszcze. Czekamy jeszcze na pana Marcina. Panie Marcinie, jak nas pan widzi i słyszy, to proszę zagłosować. Albo może pan zadzwonić. O, jest, wszystko w porządku. Stwierdzam, że za tym porządkiem obrad, który przeczytałem, głosowało 14 radnych, a więc porządek obrad został przyjęty. Wobec tego przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie właśnie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej w użytkowaniu szpitala. Szanowni Państwo, jest to niezwykle ważna uchwała, dlatego że ta uchwała, powodem tej uchwały, powodem zwołania w ogóle sesji w trybie 15 ust. 15 punkt 7 jest ustalenie podjęcia uchwały, żeby wynająć pomieszczenie na rezonans magnetyczny do naszego szpitala. Więc to też jest ważna informacja dla naszych mieszkańców, naszego powiatu, że w Bartoszycach będzie rezonans
magnetyczny. Wniosek o wynajem tego pomieszczenia złożył pan dyrektor Szpitala Bartoszyckiego, pan Sławomir Wójcik. Ja już nie będę czytał tego wniosku. Chodzi po prostu o to, żeby rezonans miał swoje miejsce, czyli pomieszczenie, w którym będzie zamontowany i będzie mógł służyć pacjentom naszego powiatu i myślę, że nie tylko naszego powiatu. Wobec tego myślę, że możemy śmiało przystąpić do podjęcia tej uchwały dzisiejszej, czyli proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Czyli kto z Panów Radnych jest za wyrażeniem zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej w użytkowaniu szpitala? Jest to uchwała numer 131. Kto z Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Także Pani Ulu, proszę to zaznaczyć. Czekamy jeszcze. Pan Krzysztof Łuszczyk, pan Matej u nas jeszcze i pan Przybysz. Na razie jest... Tak, pan Matej u nas, Marcin już. Jeszcze pan Krzysztof Łuszczyk i pan... To jest, widzicie Państwo, ta uroda sesji zdalnych, że czasami po prostu trzeba poczekać. Czekamy jeszcze na dwóch radnych, na pana Krzysztofa Łuszczyka i na pana Marcina Przybysza. Pan Marcin Przybysz już zagłosował. Jeszcze pan Krzysztof Łuszczyk. Pan Krzysztof Łuszczyk przekazał mi informację, że jest za, więc można śmiało też za. Świetnie. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwaliła uchwałę numer 131, czyli wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej w użytkowaniu szpitala. Szanowni Państwo, w związku z tym, że program przed sesji już został wyczerpany, zamykam 23. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo wszystkim radnym, dziękuję wszystkim Państwu i do następnego razu. Do zobaczenia.